We leave our legacy in your hands. Hej, cześć, siema na wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Nie zmieniłem kompletnie swojego ubioru, ale jak widzicie mam 12 aż eliksirów Maxima. Troszeczkę podziałałem w moim pokoju życzeń. Udało mi się... Zrezygnowałem najpierw z tych. Gra leciała z jakieś parę ładnych godzin. Jak tam w pewnym momencie wrócę, to wam pokażę, jak to wygląda. Bo jestem niemalże pewny, że jakaś misja mnie tam znowu zaprowadzi. Troszeczkę się tam pozmieniało. Tak wygląda mój aktualny bilans. 9 edrusów, 8 niewidzialności, 8 naparów gazowych i 12, czyli maksymalna ilość skupienia oraz maksimy. Tak samo mam 12 kapust, 7 mandragor i 8 jadowitych tentakul. Skąd takie ilości? Częściowo jest to uważone. Skąd mam 8 tych? Udało mi się wyfarmić sobie trochę golda na przepisy i zrobić sobie jeden napar gazowy. Powiem wam, to jest coś naprawdę zajebistego. Bijecie sobie potkę i dookoła was po prostu nagle rozpętuje się burza. Świetnie to działa w trakcie walki, a jeszcze lepiej to wygląda. Jak będzie jakaś grupka, to z chęcią wam to pokażę. Mi się to udało wyprowadzić na grupce błotoryjów. Tak samo tentakule i to drugie, co tam... i mandragorę. I dzięki temu mogę i do szarpa, i do... Do obu psorów, co mi dali zadania, mogę się wrócić. Tak więc... wejdźmy na zajęcia z zielarstwa. Ona się praktycznie bała tego dotknąć. A to jest to w ogóle nerwes ptasi, który ja tutaj zasadziłem w trakcie tego. To ciągle tak rośnie. Bo zmieniłem to z deptamu na nerwes ptasi. I proszę, jak się opłaciło? Pani psor, ukończyłem questy. I've completed my assignment, professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecate tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. No, troszeczkę inny ruch, pamiętam, z lekcji Flitwicka. Obrót i trach. Ale Seamus Finnegan, best. Wingard Leviosas. Wingard... Ja to dzisiaj oglądam ten kawałek. Nie wiem, czy to pióro mu się nagle zajęło ogniem, czy mu wybuchło. Ciężko jest mi to stwierdzić. Ale dobra. Spróbujmy nie wysadzić niczego w powietrze w tej szklarni. Proszę, udało się. Perfekcyjnie, za pierwszym podejściem, jak zawsze. Nauczone zaklęcia. Wingardium Leviosa. Zaklęcie lewitacji Wingardium Leviosa pozwala unosić i przesuwać przedmioty. Kontroluj pozycję przedmiotu poruszając się oraz używając krzyżaka, aby dostosować jego odległość i obrót. Feel free to practice Wingardium Leviosa here in the greenhouse. I've set some crates out for you in the next room. Okej. Okay. Wziąłem sobie też poza nagra... Nie, nie to! Boże, nie ta opcja. Czekaj, co ja tu miałem? Akio. To chciałem sobie... A nie, to nie to.
dobra, nie, coś tam chciałem tam odpalić. Niech będzie tutaj na razie. Odblokowałem sobie czwarty ten na zaklęcia. Za wbity level. Stwierdziłem, że skoro już dochodzi pokój życzeń, to warto mieć jeden zestaw tylko i wyłącznie na pokój życzeń. Więc dobrze. Czwarty zestaw i... Okej. A, gałką też mogę, okej. A, tylko że gałką... Jak kamera. Czekaj. Tu obracam. Od siebie do siebie. Dobra. A patrzcie, a to nie jest powiedziane, że gałką wysokość mogę kontrolować. Okej. A czy to jest... Czy to musi być używane tak poko... O! Co my tu mamy? Na eliksir Maxima. Albo skupienia. Może to jest dwóch. Jeszcze jeden? A nie, to eliksir Edurus akurat. Okej, czyli to, że jest czerwone wnętrze, nie znaczy, że jest to konkretnie taki eliksir. Okej, coś, czego mam pełno. A to pewnie jakaś roślinka. A to zakładam, że to akurat będzie kapusta. A sobie rzućmy. Zobaczmy. Dokładnie. Fejty na kuli nie mogę zebrać, trochę boli. Ale w sumie obok jest pełno takich tentakul, nie? Co jeszcze w ogóle quest jest tutaj pokazany? Może jest zablokowany. Mapo, co mi powiesz? Obróć. Przybliż. Co tu jest? Aha, nie. Okej, czy to się po prostu jeszcze nie odznaczyło jako gotowe. Dobra, do mapy i tak za chwilkę wrócę. Tylko chcę zobaczyć, czy mogę pogadać z panią profesor. Professor Garlick, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. Okej. Co skłoniło panią do nauczania zielarstwa? I was wondering, what made you want to teach herbology? Lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. After graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Well, he never cared, really cared for the plants, and they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wiccan tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bow truckle. You may recall the marvelous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely, but terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor. Well, nie uważał na zajęcie. Quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he claims, by accident, kicked a Chinese chomping cabbage, so it was back to St. Mungo's for him. No to w sumie jest trochę komiczne, no. Fair bit of bad luck there, I'd say. Well... I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula and... Well, his resulting leave of absence continues to this day. nie jest mi żal kompletnie tego gościa. Jak ktoś nie ma podejścia do czegokolwiek, a w przypadku tego typa do roślin, a zwłaszcza magicznych roślin, nie powinien pracować z takimi roślinami. To jest tak samo jak ja, który nie jest murarzem, miałbym komuś wybudować dom. Ja zaprawdę potrafię tylko wymieszać, ale nie potrafię zbytnio z niej korzystać.
Choć sam wiem, że nie jest to nic skomplikowanego. I'm glad everything worked out as it did and that you're the herbology professor now. Very kind of you to say. I do love these gardens and helping my students grow. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind to your Wigan trees. No, jakbym jeszcze jakieś miał, no to może bym dbał. Bo na ten moment nie bardzo mam jakieś drzewa wiganowe. No, to będzie albo ten, albo ten. W sumie sprawdźmy. Tak, to akurat był eliksir Maxima. Chyba tu jeszcze był. Ale już zostawmy to. Takie mogłem wiksy, teraz mam takie wiksy porobione w pokoju życzeń, że to jest masakryczne. Ale jeszcze brakuje mi paru rzeczy, takich jak na przykład kociołki, które same ważą mi eliksiry co jakiś czas. Oj, to jest świetne. Tylko niestety wadą drobną tych kociołków jest fakt RNG, które one... RNG tych kociołków, bo to nie jest dany konkretny kociołek, znaczy dany konkretny eliksir, tylko to jest zawsze totalnie losowe. To jest skrytka. Tutaj jeszcze jest od Gareta. Słodkie Dissenium. No, czyli on będzie chciał, żebyśmy się przeszli do Miodowego Królestwa. Ale nie to chciałem. O właśnie, tutaj. Zadanie Psora Sharpa. Pracownia wróżbiarstwa, sala główna, klasa eliksirów. Was it? Half a bottle of flabbergasted leech. Stirred cock. Oj, chyba to jednak nie było to, koleżanko. Jest! Jest klucz! Jest klucz! Prowadź mnie. Psorek zaczeka. Got it. Że to jeszcze zaliczyło, to jestem zdziwiony. Kolejny żeton domu. Niestety nie rozglądałem się poza nagraniem za tymi miejscówkami. Ale kto wie, może jeszcze znajdę tego więcej. W trakcie nagrań. Ej, poważnie? To jest ten eliksir, który ja tutaj o nie! To jest ten eliksir, który ja tutaj postawiłem, kiedy z nim gadałem i... O Boże, ale lama. No, na razie nie mogę niczego zrobić, bo mi brakuje wszystkiego, generalnie. Have you finished your assignments? A tak, o. O, proszę. Odznaka Aurora profesora Sharpa. Aurorzy to strażnicy magicznego prawa magicznego ministerstwa. Chroniący świat czarodziejów przed wszelkimi zagrożeniami, szczególnie ze strony czarnej magii. Ta odznaka należy do profesora Sharpa. Czyli co? Było się Aurorem, zanim się uczył eliksirów? To po prostu nie tłumaczyło, dlaczego gościu kuleje. I finished the tasks, professor. Wpadek przy pracy? Well, I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor.
Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Defindo. Wand at the ready. Focus. Defindo can be dangerous if you're not paying attention. No, jest o wiele bardziej niebezpieczne, kiedy przykładam uwagę do tego, w kogo nim celuję. Very good. It seems you have a grasp on Defindo. I would encourage you once again to practice here in the classroom, for your sake and that of everyone else. Okej. Okay. Czyli tak, tu mamy taki zestaw, tu mam taki zestaw. To może tutaj. Tutaj mam co? Tu mam Confringo, tu mam Incendio. To może zamiast tego damy sobie... To może tutaj, zamiast... O, zamiast Akio... Może właśnie będzie Depulso i zamiast Akio dam sobie... Właśnie... Defindo. Defindo! It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. To będzie piękne wykorzystywanie tego. O, a czekaj, a co powie na jak użyję Confringo? Aha, nic. As I mentioned earlier, Defindo can be versatile but dangerous. Good to see you continuing to practice. Okay. O, z nim też mogę pogadać. Professor Sharp, do you have a moment? Depends on how you intend to use it. I saw an aura badge on your desk and was wondering if you could tell me more about your time as an aura. Observant. I suppose I could indulge you for a moment. Spent years tracking down reprobates who dealt in artifacts of dark magic origin. No, trochę pół tego, pół tego. Ale akurat jeśli chodzi o czarną magię, no to bardziej niebezpiecznie. That seems a bit more dangerous than teaching potions. Often, yes. Though, I've seen some remarkably creative concoctions brewed in my class. I enjoy a great deal of success as an aura. However, success can make one complacent if one's confidence is not tempered by humility. One overstep in battle changed everything. May I ask what happened? Yes, well, I suppose it's a matter of record. My partner and I had tracked a suspect to a harbor in Scarborough. Trying to smuggle shrunken heads, of all things. I had deduced that he was working alone. I was mistaken, and they knew we were coming. From the moment we stepped onto the ship, well, I barely escaped with my life. My partner wasn't so lucky. I suppose oh. Being an aura is dreadfully dangerous. I'm sorry. It is that. But survival is not guaranteed for any of us. Pay attention. And not just within my class. This is what I must impress upon you all. A potion and a poison may be a mere breath apart, until you consume the wrong one. Well said, Professor. O, czyli pewnie dlatego utyka na jedną nogę. Bo coś się takiego od Janie Pawliło, że... Confringo. Nie był... że już że nie jest w stanie normalnie chodzić. Ale dobra. Kolejne zaklęcie do kolekcji. I kolej w razie levela. Kolejna możliwość do rozważenia, jeśli chodzi o upgrade'y. Ale na razie misje zobaczmy. Są klucze Dedala, ale to jest nieważne. Tutaj muszę pogadać na boisku Quidditcha. To dalej nie wiem, gdzie jest. I komnata mapy. No... To jest na razie tego, żeby powiedzieć mu o komnacie i ewentualnie go do niej zaprowadzić, więc myślę, że to możemy zrobić. Ale ewentualnego kolejnego jakiegoś większego zadania fabularnego na razie robić nie chcę. Tutaj co? Strój Prymusa. I peleryna za 6 zadań pobocznych / relacji, bo to jest oczywiście dzielone. Dobrze, mapa w takim razie. Tu i klasa Psorafiga. Dobra, jesteśmy już w klasie.
czas pogadać z profesorkiem. Ciekawe, jak mu poszło w ministerstwie. Bo z tego, co pisał, to chyba nieciekawie. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery, like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Oj, co? Tak od razu? Przenosimy się do komnaty mapy? Okej. The room is called the Map Chamber, by the way. And the portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them. And Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. Ciekawe, czy to w czasach Harry'ego też dalej jest. Oczywiście uznając, że wszystko, co dzieje się w grze, jest kanoniczne. A czy to w czasach Harry'ego dalej znajduje się pod Hogwartem? I jeśli tak, to czy ktoś może tu wejść? Map. There's Hogsmeade. And over here. Wow, ale to wygląda zajebiście. Of course. Hogwarts. It's magnificent. A to jest co, wyciosane i zanurzone tym jak w galarecie czy jak? If only you were here to see this. O, hello, psorku. Mam książkę. Odstawiłem. Powiesz coś nowego? Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend. See now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of four trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Dlaczego mnie w ogóle nie dziwi, że muszę to zrobić sam? A propos pytania, tak, pamiętam. You and your friend Charles spoke of the portkey and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers,
a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Czym prędzej. Czym prędzej. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Jeśli to jest ta wieża, którą widziałem na mapie najbardziej oddalona na północ, to tak. To wiem, co to jest. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. No, ale do wieży już udamy się innym razem. How would you like to learn the knockback jinx Flipendo? Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. A nie, nie, Boże, myślałem, że to jest jakieś nowa, nie, przecież myśmy tędy przyszli sto tutaj. Za pierwszym razem, jak trafiliśmy. The freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you have done that, come and see me. Dwa kolejne zaklęcia do nauczenia. Podoba mi się. Tu obok pamiętam, że była ta skrzynka. Właśnie na klucz Dedala. Zaraz jak się wychodzi. Pytanie tylko, gdzie będzie sam klucz, który dzięki któremu otworzę tę skrzynię. O, tu jest skrzynia. Czy tam szafka, jak to tam ktoś chce nazwać. A gdzie jest klucz? A, okej. Dobra, dość szybko go znalazłem. Aż dziwne, że nie znalazłem go wcześniej. Fizuje mnie. Yes. Prawie w sam środek. Za pierwszym razem. Kolejny żeton domu dla mnie. Okej. Okay. Sprawdźmy, co tam chcą nauczyciele od nas. Nie, kolekcje to są tylko do odznaczenia. Chwilkę. Mm.
Dobra, wróciłem. Zobaczmy. Psorfik, chcesz, byśmy się z nim spotkali koło wieży, ale to jeszcze poczeka. Madame Kogawa. Przebił balony nad boiskiem do Quidditcha i nad stacją Hogsmeade. A profesor Garlic. Wychoduj i zbierz ślaz oraz zdobądź wszystkie trzy rośliny bojowe, potem jednocześnie wypróbuj. No to jestem w stanie zrobić akurat. Ślaz na upartego, no... Trochę łażenia, trochę golda. Może będę w stanie wyhodować. Tylko też nie wiem, ile to się jeszcze będzie robiło. Dobra, zajmijmy się tym może na razie. Zlokalizuj. I tu jest co? A, to jest stacja Hogsmeade, a boisko jest tutaj. No tak, że boisko jest bliżej. Damy sobie tu. Tu sobie odkryłem legowisko Luna Bali. Ale myślę, że tutaj się przeniosę, bo będzie, jest to najbliżej tego miejsca. Nice to see you, my young friend. Dobra, na mietłę w takim razie i lecimy. No właśnie, lecimy i już bym sobie to popsuł. Już bym leciał do Hogsmeade, a najpierw musiałbym, a potem bym się tutaj wracał jak idiota. Serio, teraz przycinka? No, jeszcze w górę. Poważnie? Ile brakowało? 5 mm? Gdzie jest jeszcze jeden? Może na górze? A nie, to nie to. Tu się schował. Dobra. I w górę, i w górę, i w lewo, i pyk, ostatni balonik. Na stadionie, to teraz lecimy do Hogsmeade. Wiecie, co mnie ciekawi? Jak lotne będą wyścigi? W sensie, czy to będzie wyścig taki typowo, że ja się ścigam z czasem, czy faktycznie będę mógł się ścigać z innymi innymi uczniami. To w sumie jak już lecimy obok tej przystani, to sobie możemy odblokować płomień Fiu, który gdzieś się tu znajduje. Potem jak chciałbyś do Gareta, to pójdę stąd gdzieś tam od razu na górę. Tak więc... lądujmy. Płomień Fiu. Gdzieś tu powinien... O! Do podpalenia. Kolejna karteczka. Tu gdzieś Snape zostanie zabity. O, tam było. Tam, gdzie zostanie zabity Snape. Gdzie się znajduje ten płomyczek. Dobra, lecimy dalej. O, tu jakie kurde... częściowe Stonehenge. A nie, to jest łamigłówka Merlina! Dobra.
Malwę mi tam jeszcze trochę zostało. W zapasie. Okej, okay, o co tu chodzi teraz? Serio, tak po prostu? What's that? Settled. Okej. Nie wiem, czy to akurat była łamigłówka, no to było dość proste. Wręcz zaskakująco proste, jak na łamigłówkę. O, błotoryj! Tni błotoryja wystawiającego język. No, no to wyskocz, typie, stąd! A Boże, ja nie mam tego zestawu. No, pokaż język. Pokaż języczek. Pokaż język. No co za gnój, nie chcę języka wystawić, no. Ej, serio? Nie zaliczyło? Ej, mam pomysł, a może by go tak podnieść za język? Kurde, ja za długo zwlekałem. No, dawaj. Kurde, znowu za wcześnie! Serio, jaką poprawkę jeszcze wziął? No, dzięki. Naprawdę, dziękuję ci po prostu, gro. Jeszcze. Wystaw ten język. Uważnie? To co, mam użyć tego? Protego, a potem dopiero użyć tego? Czy mam prawie dać się trafić? No bo teraz, no teraz powinno to zaliczyć, no ale nie chcę. Może tak łatwo i tak irytujące zarazem. I co teraz? Co ci teraz nie pasowało? No powiedz mi, co ci nie pasowało w tym momencie? Świetnie, teraz ja nie miałem cooldowna. Zajebiście, zdążyłem go zabić zanim zrobiłem zadanie. Cudnie. Wręcz wybornie bym powiedział. A, już widziałem balona. No ale trudno się mówi. Nie jeden błotory i nie jedno takie wyzwanie jeszcze uda mi się wykonać. To troszkę szkoda, że na piątym roku właśnie zaczynamy. Troszkę szkoda, bo naprawdę chciałbym zobaczyć wyraz twarzy naszego bohatera, gdyby po raz pierwszy zajechał na tę stację, potem wsiadł do powozu ciągniętego przez testrale, ale on nie wiedziałby, że są to testrale, bo by ich nawet nie widział prawdopodobnie. Potem by co jeszcze było? Potem jeszcze by przepłynął przez jezioro, kiedy pierwszy raz przekroczył się progi zamku. Tego się nie zapomina do końca życia. Mózg ci na to nie pozwala. To jest za dobre przeżycie. No gdzie jest ten cholerny balon? O, a propos tej stacji w Hogsmeade pewnie. A poczytajmy akurat o tym. Kasa biletowa stacji Hogsmeade. Ta stacja stoi tu od początku XIX wieku, kiedy to minister magii Otaline Gamble
kupiła pociąg z lokomotywą parową, by przewozić nim z Hogwartu uczniów. Stacja pojawiła się w Hogsmeade tuż po tym, jak przybył tam pociąg. Ta operacja wymagała użycia na mugolskich robotnikach wielu zaklęć zapomnienia oraz największego masowego zaklęcia ukrycia w historii Wielkiej Brytanii, aż czego ja ziewam. To nie jest w ogóle nudne. To jest właśnie bardzo ciekawe. A ci tu gadają. He's sharp. Stole from me, he did. He's robbed by a niffler. That's what I'm saying. He's a natural. Worth his weight in gold. Okej, widzę, gość ambitnie idzie z tą wagą. Gdzie ten balon? Myślałem, że go tak zlokalizujesz szybciej, a widzę, że będzie chyba jeszcze gorzej. Okej, dobra. Było w miarę szybciej. Oj, prawie level nabiłem, świetnie. Akurat... Ano. Akurat ta łamigłówka powinna mi nabić level nawet. A, czasówka. Dobra, czyli jest więcej takich miejsc. A, tu jest jedno. Tu jest jedno. Co jeszcze będzie trzecie? Ja. Tylko pytanie gdzie? A, okej. Nieważne. Not so tricky after all, Merlin. O, jednak nie było levela, szkoda. No ale akurat jak wrócę sobie po nowe zaklęcie, to będzie level chyba akurat. I biorąc pod uwagę, że wytnę raczej większość poszukiwań tego, no to... prawie na pewno będzie w miarę okej odcinek, tak więc... lećmy do Hogwartu nauczyć się Glacius, jeśli dobrze pamiętam. Bo chyba Glacius mogła mnie nauczyć właśnie Kogała. Madame Kogała, przepraszam. Dobra. Lećmy nauczyć się zaklęcia. Mam nadzieję, że mnie nie wydupcy z gabinetu o tej porze. Ale widzę, że nie. Zaskakująco łatwo. Droga Madame Kogało, to wspaniałe wieści, że dołączy pani do naszego gremi. Tak, gremium w Hogwarcie jako nowa instruktorka latania. Zaryzykuję stwierdzenie, iż praca w Hogwarcie będzie przebiegać mniej intensywnie niż nasza praca w przyporcie Yokohama, ale nigdy nie wiadomo. Nie mogę się doczekać spotkania, tymczasem jeśli ma pani jakieś pytania, proszę się nie wahać i wysłać sowę. Ciepło pozdrawiam, Matylda Wesley. Okej, czyli psorki się znały. O, tu jeszcze jakiś list. Madame Kogało pisze w związku z decyzją profesora Blacka o odwołaniu rozgrywek Quidditcha. Jak pani wie, moim największym marzeniem dołączyć do profesjonalnej drużyny, a to zaprzepaści moje szanse, a w każdym razie znacznie zmniejszy. Profesor Weasley nalega, że w tej sprawie muszę zwrócić się do dyrektora, a tymczasem zachęca do treningów indywidualnych. Wymyśliłam dla siebie wymagające ćwiczenia indywidualne, ale trening na boisku to co innego, nie do zastąpienia. Czy mogłabym prosić, żeby porozmawiała pani z dyrektorem lub profesor Weasley? Jeśli zmarnuję ten rok, moje życie legnie w gruzach... Aha, okej. Okay. Czyli takie trochę zażalenie, można by powiedzieć. Tutaj zamek, drugi level. Nie znam jeszcze Alohomory, co jest dziwne. Wciąż. Ale okej. Okay. To już se gra ustala, kiedy się czego uczę. Madame Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful.
I trust you became more familiar with your broom through the process? No. Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Okej, okay, to jest jak na razie chyba najbardziej pokićkany wzór. Czy tam ruch różdżki. Jaki trzeba wykonać. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. Okej, okay, to jest żółte zaklęcie. To może dajmy sobie tutaj zamiast Levioso. Zobaczmy, jakby wyglądało pełne combo. Nieźle. Glacius to zaklęcie kontroli, które zamraża wrogów tam, gdzie stoją. Ano, mam teraz punkt talentów, ale naprawdę nie wiem, na co go wydać. Bo mam dwa naprawdę dobre talenty w zaklęciach. Albo ulepszenie Defindo, żeby pocisk przelatywał przez przeciwnika i trafia dodatkowe cele. Albo ulepszenie Glaciusa, żeby trafienie takiego celu wystrzeliwało odłamki zadające obrażenia. Nie wiem, jak często będę miał okazję rzucić Glaciusa w grupę przeciwników, ale to się wydaje naprawdę dobre. Choć na razie dość często są takie oddalone od siebie, więc chyba póki co pójdę w Mistrzostwo Defindo. Już coraz bardziej brniemy, jeśli chodzi o levelowanie. Tu, nie mam jeszcze tego zaklęcia, ale to myślę będzie mus. Bo czarna magia na razie to jest wszystko, co mogę wziąć. Bo dwa talenty, jakie mi tutaj zostały, wymagają Flipendo oraz Arresto Momentum. Ale to są tylko i wyłącznie na przeklinanie wrogów. Pozostałe cztery talenty wymagają już znajomości Crucio, Imperio i Avady. Tu, no to jest akurat... No to akurat wymaga tylko i wyłącznie klątw. Mógłbym na kolejnym levelu sobie wziąć od razu to. No ale nie. Jak idziemy w czarną magię, idziemy w całe drzewko. Zwłaszcza, że naprawdę jak walnąć każde zaklęcie, które przeklina na lewo i prawo, do tego jeszcze użyć tego. Po czym walnąć Avadę na wszystkie przeklęte cele, to się... To jest za dobre, żeby w to nie iść. Ja nie czaję kogoś, kto nie robi nic z tego drzewka. Tu w podstawach mam prawie wszystko. To jest co? Absorpcja zaklęcia. Noszących się powietrze nad tym zaklęcia szybciej napełnia. No nie powiem, to nie jest aż tak kuszące, ale też to jest dobre, no bo dość często zdarza mi się kogoś podnieść choby Akio albo po prostu Levioso i nawalać go w powietrzu, no to nie jest to takie głupie. Ale co jak co? Mistrzostwo Protego albo biegłość Drętwoty. Myślę, że na kolejnym level jednak ulepszę Drętwotę. Bo to zaklęcie jest spoko, ale tego zaklęcia nawet jeszcze nie mam. A ulepszenie Drętwoty, żeby zadawała bezpośrednie obrażenia, może być naprawdę dobre. Zwłaszcza, że to prawdopodobnie dalej będzie ogłuszało, tylko jeszcze będzie też zadawać obrażenia. Więc dlaczego bym nie miał tego brać? Podkradaniu się jeszcze odblokuje się natomiast Petrificus Totalus. Ale przy dobrych wiatrach zdążę na tyle porobić połączniaków, że nawet to zdążę sobie jeszcze ulepszyć. Zanim bardziej będziemy progresować fabułę. Zwłaszcza, że teraz będę potrzebował czegoś, co pozwoli mi zrobić zadanie od profesor Garlic. Czyli ja lecę, zbieram poboczniaki, żeby spróbować kupić sobie chociaż pojedynczą
dużą dolnicę, żeby w niej właśnie wyhodować ślas. A potem, znaczy no potem, no te trzy rośliny bojowe jednocześnie, w sensie to muszę raczej w trakcie walki muszę zrobić, ale to mogę zrobić nawet na tej arenie czarnej magii. W sumie to zrobię od razu, bo czemu by się tym nie zająć. To myślę na kolejny odcinek zostawię. To nie, bo to jest sam co było na lekcji, tylko już takie osobny połącznik, ale to myślę zrobię już dla siebie. To też muszę w końcu zrobić, bo będzie mi to irytowało. I za tymi kluczami też się muszę porozglądać. Ale póki co, w tym odcinku ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale z Hogwarts Legacy. Cześć!